Sponsorami programu są... Błędy na drodze mogą sporo kosztować i bynajmniej nie tylko o pieniądzach mowa. Asystent bezpiecznej jazdy ma do minimum ograniczyć ryzyko, ale jest kilka pułapek, na które warto zwrócić uwagę. O tym w dzisiejszym odcinku programu. Volvo zachwala, że ich systemy bezpieczeństwa są najlepsze. Sprawdzimy. Tomku, wiesz, że jestem niedowiarkiem. Trudno mi uwierzyć na słowo, że wszystko zadziała jak trzeba. Milela, nie musisz być niedowiarkiem. Zapraszam do samochodu. Przekonasz się na własnej skórze. Czyli testujemy. Testujemy. I startujemy. Nie wiem, czy zwróciłaś mi na uwagę, ale podczas odpalania silnika nastąpiła kontrola wszystkich systemów bezpieczeństwa. Zauważyłam, że ekran ożył. Tak. I co się wydarzyło? No, zawsze na starcie mamy test, żebyś była przekonana, czy też inni użytkownicy o tym, że możesz spokojnie wyruszyć w podróż. Jaki system na początek bierzemy pod lupę? No, taki sztampowy to jest, myślę, że City Safety. To jest coś, co jest w standardzie na wyposażeniu w każdym naszym samochodzie. Jak sama nazwa wskazuje, mam być bezpieczna w mieście. Dokładnie. Pod tą kopułą znajdują się wszystkie czujniki laserowe, radar, kamera, która monitoruje, nadzoruje to, co się dzieje przed samochodem. No i jest mnóstwo dedykowanych sekwencji, które sczytują to, co się dzieje przed samochodem. No i dzięki temu samochód jest w stanie rozpoznać pieszych, rowerzystów, czy też duże zwierzęta i odpowiednio zareagować, czyli albo zahamować, tak żeby uniknąć ryzyka kolizji. Rozumiem, że taki system działa tylko w dzień. Nie, i tu się zaskoczę, ten system również działa w ciemności. Kierowca musi się czuć tutaj w tym samochodzie bezpiecznie. Ma się skupić na tym, żeby dojechać do określonego celu. Wydawało mi się, że to centrum dowodzenia zlokalizowane jest w zderzaku, tymczasem tutaj widzę na szybie. Dlaczego? W naszych samochodach wszystkie systemy tutaj pod tą kopułą znajdują się czujniki laserowe, radary. Umiejscowione wyżej te czujniki powodują, że mamy większe pole wykrywania pieszych czy rowerzystów i innych uczestników ruchu. Umiejscowienie radarów w zderzaku nie jest najlepszym rozwiązaniem z racji tego, że no, przykład choćby zimy, gdzie zderzak zazwyczaj, no, na nim się wszystko klei, tak? Błoto pośniegowe. Błoto pośniegowe, innego rodzaju tutaj, czy sól też dokładnie. Mogą te systemy szwankować. W naszym samochodzie, w samochodach Volvo, jest to tak rozwiązane, że wszystko jest pod szybą. Szyba jest zawsze czysta, nikt nie jeździ z błędną szybą, bo to zupełnie absurdalne. I powoduje to, że te systemy po prostu działają i nie są w stanie nas tutaj zawieść. Widzę, że zbliżamy się do samochodu poprzedzającego. Możemy oderwać wzrok, możemy się zagapić. Samochód hamuje za nas. Tak, to jest też część układu City Safety. Samochód jest w stanie sam zahamować, dokładnie, lub zminimalizować ryzyko kolizji z samochodem poprzedzającym. Mało tego, nasze samochody są w standardzie też wyposażone w system utrzymania w pasie ruchu. Czyli jeśli w trakcie jazdy zdekoncentruję się, zacznę zmieniać pas ruchu nieświadomie, to samochód zareaguje? Samochód zareaguje, zacznie działać system bezpieczeństwa Lane Keeping Aid. Jak to działa? Jeżeli są wykrywalne pasy ruchu, to samochód po prostu, no mówiąc kolokwialnie, odbija się od tych pasów ruchu i trzyma się w wyznaczonym torze. Także... Czyli nie tylko na przykład zaczyna wibrować kierownica, dostaje sygnał, że coś się dzieje, tylko on wręcz koryguje mój tor jazdy. Dokładnie, koryguje tor jazdy i tak, żeby tutaj poruszać się właściwym pasem ruchu. Zmorą kierowców, zwłaszcza tych, którzy pokonują długie trasy, jest zmęczenie, zwłaszcza na autostradach, trasa jednostajna, monotonna. Czy macie coś dla tych kierowców? Jest system Drive Alert, który rozpoznaje zmęczenie kierowcy. Mhm. No i na ekranie tutaj wyświetla nam się filiżanka kawy z informacją, z taką sugestią, żeby się zatrzymać, przewietrzyć się, tutaj rozprostować kości, czy chociażby napić się wspomnianej kawy. Inteligentny system, który wie, w którym momencie powinnam powiedzieć sobie stop.
Zgadza się, dokładnie. Oprócz tego jest też system rozpoznawania znaków drogowych. To też jest istotna informacja, jeżeli ktoś po prostu przeholuje, zapomni się, przekroczy tą prędkość, no, dostanie informację, komunikat. Ograniczyliście w waszych samochodach prędkość do 180 km na godzinę. To znaczy, że jeżeli chciałabym pojechać szybciej, to się po prostu nie da. Kierowcom nie zawsze się to podoba. Tak, w maju zeszłego roku została podjęta taka decyzja. Synonim naszej marki to zawsze jest bezpieczeństwo. Badania przeprowadzone jasno wskazywały na to, że głównym czynnikiem wypadków śmiertelnych lub z ciężkimi obrażeniami jest głównie prędkość. Stąd tutaj ograniczyliśmy celowo tutaj prędkość maksymalną w naszych samochodach, by móc uniknąć właśnie sytuacji, gdzie no, przy zderzeniach, czy też czołowych, czy różnego rodzaju kolizji po prostu będą te ograniczone te obrażenia, tak? Aby uniknąć też wypadków śmiertelnych. To, co mnie zaciekawiło, to fakt, że tworząc poszczególne modele, konsultowaliście się z ortopedami. Dokładnie. Tutaj bardziej szczegółowo omówmy to, jeżeli chodzi o tę kwestię, same fotele, tak? Fotele są w każdej wersji wyposażenia wygodne, zaawansowane technologicznie, jeżeli chodzi o właśnie też systemy bezpieczeństwa, po to, aby uniknąć uszkodzeń kręgosłupa, przede wszystkim odcinka szyjnego. Są potężne przeciążenia, prawda, przy zderzeniach czołowych czy bocznych. No i nasze fotele są tak zaprojektowane, aby właśnie chronić tutaj przede wszystkim odcinek szyjny kręgosłupa. Domyślam się, że ortopedzi dzielili się z wami swoimi doświadczeniami, czyli pokazywali, jakie mogą być skutki zdarzeń drogowych, dokładnie, po to, żebyście wy mogli znaleźć sposób na uniknięcie tych obrażeń. Przykłady z życia wzięte, to niestety, ale najlepszym przykładem jest przykład życia, po to właśnie, aby móc zaprojektować taki fotel, który będzie chronił nie tylko kierowcę, ale pozostałych pasażerów, w tym najmłodszych również. O bezpieczeństwie najmłodszych powiemy jeszcze w drugiej części programu, a tymczasem tutaj zaciekawiły mnie dwa przyciski, między innymi SOS. Domyślam się, że system, który pozwala mi błyskawicznie wezwać pomoc w razie W. Dokładnie. Jeżeli stwierdzimy, że źle się poczuliśmy, czy coś nam się przytrafiło. To się może zdarzyć, na przykład atak serca, poczucie omdlenia, słabości. Dokładnie. Wówczas klikając guziczek SOS, łączy nam się tutaj z infolinią, z centralą w języku polskim i po danych współrzędnych jesteśmy w stanie tutaj odnaleźć samochód i wysłać na miejsce wskazane chociażby służby ratunkowe, żeby zapobiec większej tragedii. Wspomniałeś o bezpieczeństwie najmłodszych. Domyślam się, że bierzemy pod lupę fotelik samochodowy. Zgadza się. Zapraszam do salonu, pokażę Ci, jak prawidłowo powinien być zamontowany fotelik i jakich błędów unikać. Myślę, że często nie zaprzątamy sobie głowy takimi sprawami, ale tak naprawdę mały człowiek, gwałtowne hamowanie i ogromne przeciążenia. Zgadza się. Wyobraź sobie, że dziecko o wadze 30 kg przy prędkości miejskiej 40 km na godzinę przy zderzeniu potrafi osiągnąć masę 1 tony. Niewyobrażalne, bo prędkość 40 to tak naprawdę prędkość symboliczna, miejska, jak powiedziałeś. Dokładnie. No, nie wyobrażam sobie, jakie to może później mieć ze sobą skutki. Często tragiczne. A żeby takich przykrych sytuacji uniknąć, fotelik samochodowy podstawa. Dokładnie. Jaki fotelik, no i przede wszystkim jak montowany? Wiem, że rodzice tu często mają dylemat. Przodem, tyłem, do kierunku jazdy. Sugestia z naszej strony dla dzieci do 4 lat, tyłem do kierunku jazdy, po to, aby przy ewentualnym zderzeniu siła tego uderzenia rozeszła się po całych plecach, tak? Czyli dziecko jest wbijane w fotel? Zgadza się. A nie odczuwa tych skutków tego uderzenia, tak jak w przypadku, gdyby było po prostu odwrócone przodem do kierunku jazdy. Ten fotelik tworzy też taki kokon, który chroni nam wszystko, również głowę. Dziecko mniej więcej 9-miesięczne, 25% masy jego ciała stanowi głowa, która jest jeszcze nie do końca rozwinięta pod względem tutaj kostnym, jeżeli chodzi o szkielet, o ochronę. No i najczęściej tutaj przy zderzeniach
drobne skaleczenie może powodować po prostu tragiczne skutki, jeżeli chodzi o uszkodzenie czy głowy, czy całego ciała, nawet w skrajnych przypadkach to śmiertelne. No i podstawowa rzecz, kiedy decydujemy się na fotelik montowany tyłem do kierunku jazdy, poduszka powietrzna, a raczej to, żeby pamiętać o jej wyłączeniu. To jest sprawa priorytetowa, czyli wyłączamy poduszkę powietrzną pasażera przy montażu fotelika dziecięcego na przednim fotelu. To jest kwestia najistotniejsza, aby uniknąć skutków, które mogą powodować tutaj niepotrzebną tego typu. Kwestia zdrowia, a może nawet życia. Zgadza się. Sponsorami programu byli